Ja parę razy byłam o to pytana i właściwie muszę powiedzieć, że nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Czasem mi się zdaje i tak mówię, że chyba nic się nie zmieniło, że problemy ludzkie są odwieczne, że to jest tylko kwestia tego, co nazywam sobie czasem scenografią czy dekoracjami, inne kostiumy, bo coś się zmienia, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania społeczeństwa czy ludzi, ale że właściwie to jest ciągle to samo. A potem przychodzi mi do głowy, że to jest jednak jakaś odpowiedź zbywająca i się zastanawiam, czy coś się zmieniło. No jedno, co się zmieniło na pewno, to liczba osób zgłaszających się na psychoterapię. To jest bardzo duża zmiana i nie myślę, że to jest dlatego, że społeczeństwo jest bardziej chore, albo dlatego, że psychoterapeuci się lepiej promują, bo czasem nam się to imputuje, że my tak mówimy, że społeczeństwo jest w złej kondycji, a to idzie o to, żeby właśnie napędzać sobie pacjentów. Otóż ja sądzę, że zgłasza się ludzi więcej dlatego, że zwiększa się obszar problemów, o których ludzie sądzą, że one mogą być przez psychoterapię jakoś ujęte w taki czy inny sposób. No i w związku z tym no przychodzą w ciągu ostatnich 10 lat ludzie z takich powodów, z których pewnie 30 lat temu albo tym bardziej 40 by się nie zgłosili, bo na przykład wydawałyby im się zbyt błahe czy w ogóle niepodlegające pod tego rodzaju jakieś działania, jak, tak jak widzieli psychoterapię. Czyli na przykład dlatego, że jest im smutno. Tak jakoś jest im w życiu smutno i nie mają satysfakcji. No to 40 lat temu nikt by nie przyszedł na psychoterapię z tego powodu. By jakoś to sobie tłumaczył, no, że to tak jest. Nazywało się to wtedy chandrą, czasem nawet depresją, ale nie w tym sensie, w jakim teraz. I raczej z tego powodu ludzie by się nie zgłaszali, bo sądziliby, że to jest po prostu zbyt błahe. Nie na tego się nie leczy. To trzeba przeżyć, pogadać z przyjaciółką. Zgłaszają się również ludzie z takimi sprawami, z którymi wcześniej by nie przyszli, bo by się wstydzili. Na przykład to pary czasem, albo osoby pojedyncze, ale zgłaszające się w sprawie związku, że zdradzili albo zostali zdradzeni. Obie te rzeczy były przeżywane jako wstydliwe z różnych powodów. No i teraz takich osób jest znacznie więcej. One przychodzą i o tym mówią. I te, które zdradziły, i te, które zostały zdradzone. Są gotowe o tym mówić i myślę, że to jest też taka kategoria, która rośnie. To znaczy, nie przypuszczam, żeby więcej osób się zdradzało teraz niż 40 lat temu. Te zdrady z różnych powodów może są łatwiej wykrywalne, ale nie da się powiedzieć, że ich jest więcej, nic na to nie wskazuje. Po prostu z badań wynika, że kobiety się częściej przyznają i że zdradzały mniej więcej tak samo, tylko że teraz przyznają częściej. A mężczyźni, u mężczyzn to się nie zmienia. Oni się przyznawali 40 lat temu i teraz, ale czym innym jest przyznać się tego u fachowca. No więc więcej jest właśnie takich zgłoszeń z tym, czego ktoś jeszcze kilkanaście, a tym bardziej kilkadziesiąt lat temu by się wstydził. Są też zgłoszenia, no takie, jak mówi się, że to jest z powodu mody, to ja myślę, że to jest takie pomniejszanie czy unieważnianie tej motywacji. Bo to nie do końca jest z powodu mody, czyli wszyscy chodzą, ja pójdę. Tylko tyle osób z mojej pracy, czy ktoś z mojej rodziny miało jakąś konsultację, czy ma psychoterapię. Oni chodzą i może to jest ważne, a może ja nie wsiadam do pociągu, który zaraz mi ucieknie. To może ja też powinnam. Też nie wszystko jest w moim życiu tak, jakbym chciała. No więc takich zgłoszeń też jest więcej. No i oczywiście znacznie więcej zgłasza się par. To jest chyba, jeśli chodzi o taką zmianę ilościową, to ona jest najwyraźniejsza. Pary 40-30 lat temu, to one trafiały, że ja miałam do czynienia z takimi parami wtedy, kiedy na przykład pacjent psychotyczny był na oddziale, a ja rozmawiałam razem z nimi i z jego żoną o problemach wokół tego. Natomiast tak, żeby przychodzili taka para i żeby mówili, że na przykład coś się wypaliło między nimi, no nie. O tym się nie mówiło. Także myślę, że te zmiany są. Oczywiście też dużo zmian się wiąże z takimi różnymi kierunkami transformacji obyczajowej, czyli że zmienia się rola kobiety oczywiście, a w związku z tym i rola mężczyzny, że ludzie czasami nie wiedzą, jak się odnieść do tego, że różne rzeczy im się nie układają, bo na przykład tkwią w takiej tradycyjnej roli męskiej i widzą, że przez to coś tracą, albo w tradycyjnej roli kobiecej i się zastanawiają, czy też nie jest tak, że zostały czegoś pozbawione takie kobiety. Czyli z tym też wiążą się nowe zgłoszenia. Czyli jakbym miała to podsumować, to bym powiedziała tak, jest zmiana, ludzie zgłaszają się z tym, z czym jeszcze 30 lat temu by się nie zgłosili. Ja bym może nie powiedziała, że to w znakomitej większości przypadków wystarcza.
To w ogóle taki trend psychoterapii krótkoterminowej, czy raczej ograniczonej w czasie psychodynamicznej, on wynikł między innymi ze spostrzeżenia, że znakomita większość pacjentów sobie ordynuje i tak terapię ograniczoną w czasie. Niezależnie od tego, na co psychoterapeuta w swoich najlepszych intencjach się z nimi umówi. Czyli na przykład umówi się na to, że będziemy pracować w terminie nieograniczonym, 3 razy w tygodniu, no z takim domysłem, że to przez lata będzie. No i ten pacjent po 4 sesjach nie przychodzi w ogóle, nie żegnając się nawet. Nie pamiętam danych ostatnich, ale na pewno kilka lat temu to było tak, że średnia długość terapii w ośrodkach takich czy innych, ale otwartych, czyli nie szpitalne kontrakty, tylko na przykład poradnie zdrowia psychicznego, prywatne praktyki i tak dalej, ta średnia była około 6, niecałe 6, niezależnie od tego, na co się psychoterapeuta umawiał. I to oznacza, że po prostu pacjenci głosują nogami. Oni przychodzą na tyle i z jakichś powodów, bo ta średnia 6 to oznacza bardzo mało, zważywszy, że wliczamy tu kontrakty nieograniczone w czasie, czyli planowane na przykład na 300 mniej więcej, znaczy w głowie terapeuty tak planowane, nie tak umówione z pacjentem. Czyli to jest, ta średnia jest naprawdę niska i o ile wiem, ona się współcześnie zmniejsza, a nie zwiększa. I wobec tego, jeżeli to jest tak, że pacjent tak czy inaczej da nam mało czasu, to zróbmy co można, żeby to było dla niego doświadczenie dobre, nieurażające i żeby coś z tego wyniósł. Czyli wobec tego umówmy się jakoś z góry na to, że to będzie na przykład 10 sesji albo 12 i tak z nim pracujmy i spróbujmy się z nim umówić, co on chciałby w tym czasie zrobić. Ponieważ również wiadomo, i to jest jeden z moich ulubionych wyników, jaki jest najlepszy sposób spowodowania, żeby pacjent nie wypadał z terapii. Wszystko jedno, czy w ośrodku państwowym, takim, gdzie nie płaci, czy w prywatnym, gdzie płaci. Najlepszy sposób jest taki, żeby się umówić z nimi na ograniczony termin. Nawet na 30 sesji. No i to jest tak, że pacjent w terapii nieograniczonej w czasie po 6 sesjach wypadnie, statystycznie rzecz biorąc. Natomiast w ograniczonej w czasie, nawet 30-sesyjnej, on dotrwa do końca. To znaczy fakt, że jest koniec, on jest w jakiejś perspektywie, niesie dla wielu pacjentów olbrzymią ulgę. Nie zostanę w coś wciągnięty, nie będę tak jak Woody Allen, całe moje życie przychodził płatwio na tej kozetce. Chociaż Woody Allen twierdzi, że to mu dobrze robi, zadowolony. Ale jednak nie dla wszystkich jest to taki wzór optymalny, że właśnie tak nie chcieliby tak spędzić życia. No też może nie mają tyle pieniędzy poza wszystkim. I w związku z tym perspektywa, że co by nie było, to nastąpi koniec, jest dla wielu pacjentów krzepiąca i to ich utrzymuje w terapii. Więc i to jest bardzo ważny powód. Dlatego to nawet nie o to chodzi, czy terapia ograniczona w czasie pomoże. Bardziej chodzi o to, że czasami to jest jedyny sposób, żeby taki pacjent w ogóle coś odbył i żeby to się zakończyło, a nie żeby on miał traumatyczne doświadczenie przerwania albo obwiniania go o to, bo to czasami niektórzy terapeuci tak robią. Pacjent mówi, no ja tutaj mam poczucie, że niczego nie zyskuję. Ma taki kryzys w terapii, powiedzmy po 7 sesjach czy 10 i to jest dla mnie właściwie takie jałowe. No a psychoterapeuta zaczyna go obwiniać. Czyli mówić na przykład, pan nie jest gotów na zależność, pan atakuje mnie, czy jakieś wrogie w panu impulsy próbują zniszczyć, no i tak dalej, i tak dalej. No więc w związku z tym pacjent nie przychodzi na następną sesję i wszystko to, co się być może wydarzyło wcześniej pozytywnego, też jest tym samym jakoś zniszczone. Więc to też jest bardzo ważne, żeby reagować na to, na sygnały takie, że pacjent wcale nie chce się na tak długo wiązać. On może tego nie móc w tej chwili. No i to jest, więc dlatego ja nie mówię, że to znakomitej większości pacjentów wystarczy, tylko że ze znakomitą większością pacjentów należy od tego zaczynać. I że też dla większości, może już nie dla znakomitej większości, ale dla większości, lepsza jest cykliczna terapia krótkoterminowa, czyli taka, kiedy się umawiamy na przykład na kilkanaście sesji, potem robimy przerwę kilkumiesięczną, potem spotykamy na konsultacji, jeżeli pacjent chce, ustalamy, czy on potrzebuje kolejnego cyklu, on może go potrzebować albo nie potrzebować, i potem ewentualnie na kolejny. I że są pacjenci, którym znacznie bardziej pomaga taki tryb pracy, niż właśnie taka terapia nieograniczona w czasie, bo oni wtedy czują się jakoś wchłonięci, zagrożeni tym, że ktoś używa dla swoich celów, że ich wykorzystuje. No jeżeli na przykład nie finansowo, bo jest to poradnia zdrowia psychicznego, to na pewno pisze na ich temat doktorat.
tak czy inaczej ich używa, wykorzystuje i dlatego, jeżeli wiadomość skończy, to tego rodzaju przeniesienie u pacjenta jest znacznie mniej prawdopodobne. Może ja najpierw powiem, kiedy wzbudza te moje wątpliwości. Czyli jak dowiaduje się, że ktoś jest na przykład, dowiaduje się na superwizji, że ktoś ma pacjenta przez 2 lata, albo 3 lata, albo 4 lata i ta osoba przyszła w stanie nieszczęsnym, w dużym cierpieniu i po tych 2, 3, 4 latach niespecjalnie to się zmieniło. To wtedy wiem, że to nie jest dobra terapia i że trzeba było pewnie nawet znacznie wcześniej zadać sobie pytanie. Czy to jest tak, że ja to widzę jako niezbędny proces terapeutyczny tego pacjenta, że on po prostu w ten sposób funkcjonuje, a jeżeli ja sobie z tym nie radzę, to tak jak często można usłyszeć w superwizjach, no zwłaszcza analitycznych, kiedy superwizor mówi terapeuty, ty nie możesz znieść swojej bezradności. I dlatego mówisz, że to jest takie trudne, że ten pacjent się nie poprawia. No to jest twoja bezradność, to jest twoje przeciwprzeniesienie. No a tymczasem ja bym jednak sądziła, że jak pacjent przez czas dłuższy jednak nie daje sygnałów, że mu się żyje korzystniej, lepiej w jakimś obszarze, to jest dla nas poważny sygnał alarmowy. I ja bym myślała, że to ocenić, czy to jest sukces albo czy idzie w dobrym kierunku, to jest dość proste. To znaczy wystarczy, że my nie patrzymy, co się dzieje w gabinecie, tylko że my patrzymy, co się dzieje w życiu tego pacjenta. Bo w gabinecie może być nadzwyczajnie. To tak jak ja cytuję czasem właśnie Mary Target, która powiedziała, że jeżeli to tak jest, że pacjent bardzo lubi swojego terapeutę i terapeuta bardzo lubi swojego pacjenta, ale oprócz tego nikt nie lubi tego pacjenta w życiu i pacjent nikogo nie lubi, to nie jest dobrze. I myślę, że to w takim skrócie pokazuje, kiedy terapia jest udana albo idzie w takim kierunku, żeby była udana. Jak pacjent, on nawet może nie lubić tak za bardzo swojego terapeuty. Terapeuta też go nie musi kochać, ale w jego życiu jest coraz więcej sytuacji, kiedy jego ktoś lubi i kiedy on kogoś lubi. Czyli terapia go otwiera na relacje z ludźmi. I widać, że tu jest postęp, zmiana. To są takie sygnały, że myślałabym, że coś się udało. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy wydaje się, że jest szczęśliwszy. No to wchodzimy w taki obszar, no powiedziałabym już językowy, bo co to znaczy, że ocenia? Jeżeli to idzie o jakąś diagnozę, niekoniecznie w kategoriach takiego czy innego systemu diagnostycznego, czyli ICD albo DSM, tylko no tak, żeby tego pacjenta próbować zrozumieć, żeby jakoś go jednak przyporządkować do pewnego sposobu myślenia czy rozumienia drugiego człowieka. No to my to robimy cały czas i powinniśmy to robić. Również na takim elementarnym poziomie, no ja też muszę ocenić, jak przychodzi pacjent, czy na przykład on, czy tu jest ryzyko samobójcze, czy jest jakaś być może ukrywana, jakieś ukrywane uzależnienie, więc to jest jakiś rodzaj oceniania. I to robimy cały czas, jak również no to, że monitorujemy ten proces zmiany i tutaj też oceniamy, jak on funkcjonuje, co się zmienia, czy nic się nie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o lubienie, bo to też jest pewien rodzaj oceny, to myślę, że nie da się uniknąć tego, że my jednych pacjentów lubimy bardziej, a innych trochę mniej. Pewnie są też tacy, których przynajmniej czasami w procesie terapii nie bardzo lubimy. Ale to nie musi zmniejszać naszego potencjału. To jest nasza reakcja tak zwana przeciwprzeniesieniowa. Możemy ją sobie obejrzeć na superwizji. Ale ja na przykład potem nie zgadzam się z tym, co mówi taka terapeutka psychodynamiczna, wybitna Karen Maroda, która mówi, że ona pracuje tylko z takimi pacjentami, których lubi. No i na to padło pytanie, jak ona powiedziała na konferencji. No dobrze, ale przecież mogą być tacy pacjenci, których jest bardzo trudno lubić i nikt ich nie polubi. To kto będzie z nim pracował? A Karen Maroda na to powiedziała coś w rodzaju, każda potwora znajdzie swojego amatora. I w związku z tym jej założenie jest takie, że no, każdy sobie znajdzie taki pacjent, kogoś, jakiegoś terapeutę, który go polubi, a my nie bierzmy tych, co ich nie lubimy. No to ja się z tym nie zgadzam zasadniczo. Lubienie jest już oznaką takiej pewnej bliskości czy zażyłości, nawet jeżeli ona się w ogóle nie przejawia w naszych zachowaniach, ale wchodzimy wewnętrznie, mentalnie w jakąś taką bliższą relację z tym pacjentem. No i z niektórymi mamy na to ochotę, z innymi nie mamy na to ochotę. Myślę, że to nie wpływa na nasze kompetencje psychoterapeutyczne, jeżeli tylko zachowamy czujność, a no więc ten sposób oceny istnieje. Także nie wiem właściwie, no jeszcze można by się zastanawiać, czy oceniamy naszych pacjentów z tej perspektywy, że ich życie nam się podoba albo nie podoba.
albo ich wybory polityczne, co w dzisiejszych czasach też jest istotne, albo ich poziom intelektualny, prawda, też tam może odpowiadać bardziej albo mniej. To, co robią w życiu. Możemy uważać, że to jest zgodne z naszymi wartościami albo niezgodne. I myślę, że jest nieuchronne, że my na to reagujemy. Natomiast znowu, no jeżeli mamy do czynienia z psychoterapeutą dobrze wyszkolonym, takim, który odbył własną terapię, to on sobie z tym radzi. Częściowo to może wynikać z niego, częściowo to może wynikać z tego, że na przykład pacjent go zaprasza do jakiejś walki, konfrontacji, bo mu tego potrzeba, ale to, że my sobie myślimy, no ja bym tak żyć raczej nie chciała, ale wiem, że niektórzy tak żyją im dobrze, to nie oznacza, że jakkolwiek tego pacjenta dyskwalifikujemy, a zwłaszcza, że z nim gorzej pracujemy. Także myślę, że oceny istnieją, a zupełnie czym innym jest, na ile my sobie radzimy, żeby te oceny na naszą pracę nie wpływały, na ile potrafimy zachować neutralność. No, to jest pewna nasza terapeutyczna sztuka i tego się uczymy, żeby jednak tę neutralność zachować, nawet jeżeli kogoś niezbyt lubimy.